Zostają tutaj i to jest kozioł oporowy. Jak ludzie tutaj, na kibeleś mamy dom. Ale tu mamy spalinową. Gdzie jest to duże lokomotyw, panie Michu? Ja na razie tylko te dwie spalinowe tam gdzie. Tak poza tym to cisza. I zostoimy w Turowie, mamy opóźnienie. 6 minut, ale odjazdu to już nam nie dadzą. Jeździ od Dębicy po lewej. Wjeździe od Dębicy po lewej. Panie Gary, bo pan zaraz tutaj tej ma dostanie. Co to ma być? Oszukiwanie. Tylko kibel stoi. I czy jeszcze się przeniosłem do wagonu, no. W lokomotywie chcę być. Jechać dalej. Tylko jest o 46 moment wyjechań. Nie chce mi się odpalać maszyna, bo ja tam mam zapewnienie na tym scenariuszu. Jedyne co możemy zrobić to w Sandomierzu z 4 wagony zostawić. No widzicie państwo, jaki ospały jest ten start. Gdzieś ma być ta 20 niby. Z powodów robót. Muszę sobie zobaczyć, gdzie ona ma być. No
Jeszcze kawon rani. Bo hamulce. Następna stacja Sandomierz, planowany przyjazd. No nie wiem kiedy. Ja też nie wiem. I to jeszcze będzie powrót. Tą samą lokomotywą, bo nikt nam innej nie da. Chyba, że w Sandomierze się uda jakąś podpiąć. No i się boję, że potem nas na złe tory czasami skieruje. Dobra, jak myślicie, wyjechaliśmy do tam 20, chyba ja. Dobra, jazdy na oporach trzeba zastosować i tyle. Trzeba jakoś się rozpędzać. Tak, porównajcie sobie Państwo nasze rozpędzenie się na samym początku. Rozpędzenie się aktualne. Jest chyba różnica. Przy 65 ledwo to się rozwija. Nie wiem, drodzy Państwo, czy już robiliście coś takiego. Te odłączenie silników transmisyjnych. Takie ciekawostki w maszynie. Możecie się wypowiedzieć w komentarzach albo inaczej. Oczywiście wszystkie nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału i z czerwonej klawisz na dole pod filmem oraz do zostawienia dzwoneczka, aby być na bieżąco. To my na pewno tej 6 minut opóźnienia nie nadgonimy. Znaczy w realu by to zajęło o wiele dłużej. Ze względu na to, że pociąg by się musiał zatrzymać, to musiał być opuszczany pantograf. Lokomotywa by musiała być jakimś tam stopniu. Uziemiona nie. No jest to bardzo
bardzo czasochłonne, więc drodzy pasażerowie, dostaliśmy informację od szefostwa, że nie będzie odszkodowania, tylko zapłacicie za naprawę silnika bloku. Oj nie, to będziecie pchać cały skład. Nie no, no to normalny komentarz. Pierwsza klasa. Dobrze, więc drodzy Państwo, pragnę poinformować o tym, że będziecie pchali ten pociąg aż do końca swoich dni. I tak go nie dochodzi. Nie no. Żarty żartami. Ich nie będzie musiał pchać. Jeszcze jedzie. Ajku. Źle, jakoś 105, 105, 106 idzie. Ledwo co, ale jakoś dajemy radę. Nawet setkę, kto da więcej. Muszę wymyśleć jakiś tam chwytliwy DDD. Informacje w donacjach, że tam jest. Kupuję bilet w klasy pierwszej albo klasy drugiej. Muszę coś wymyśleć na ciebie. Może uda mi się. No. Zobaczymy. I gałęzią po kabinie. Ma być jakieś 50, więc hamujemy. Dobrze, że hamulce w porządku. Nie będzie to ograniczenie na tych 50. A tu się zaczyna dopiero. Nie patrzę, mnie dość szybko zwalniałem. Ale tą 28 pozycję dojdać, to za dużo nie przyspieszę. Obserwujemy wagony. Możemy dać więcej mocy.
już mamy godzinę transmisji, a to nas jeszcze droga powrotna czeka. A co tu się wydarzy w drodze powrotnej? Tego nie wiem. Więc polecam wszystkim zostać do samego końca. Dzisiaj jest piąte święte sześćpiątania, to nie imprezuje. Masz oglądać transmisję i siedzieć spokojnie. Lekko przysypiać przy pięknym symulatorze maszyna. Ojej, ale żem teraz przesadził. Najważniejsze, by loka znaleźć. Jak nie znajdziemy, to tym pojedziemy. To do ilu? Chyba do 70. Czy ja się nie mylę? Psie pole. 80, nie 70. Przy następnym semaforze do 100. Witam serdecznie, panie Gofu. Witam serdecznie, panie Jaku, bo za autobusiarz. A no tak, bo jutro jest zmiana czasu. A no tak, ale chyba nie z piątku na sobotę, tylko sobotę na niedzielę. Ja cię pana dawno nie widziałem. Naprawdę, dawno nie słyszałem, nie widziałem. Co to ma być? Ajaj, kiedyś muszę wejść tam na Discorda, nie? Ej, czasu nie ma ostatnio. To jest najgorsze. Co u pana, panie Jakubowy, autobusiarz? Bo pana też dawno nie widziałem. Na transmisji pewnie praca. Ciężko w pracy, nie? I nie było czasu na transmisję. Może pominąłem fakt, że też ich dawno nie było. Witam serdecznie, Piotr, nie 0000. I również życzę miłego wieczora. Dziękuję za życzenka. Trzy przeloty, a czwarta stacja jest końcowa. No i się cieszę bardzo. No ciężko było przez ostatnie na kolei. A co to się działo, że było tak ciężko?
No ja nie w temacie chyba. Słyszałem, że ponad dużo ludzi, nie? Bo tam z Ukrainy przyjeżdżają i tak dalej. Witam serdecznie z Ines. Witam. Ciebie to bardzo dobrze kojarzysz. Aż dziwne, że nie masz moderatora Ozji. To później 300 minut wzrostowy. 205 minut. Aha. To się nie dziwię, że było ciężko. Takie opóźnienia to... No cóż, no w końcu polska kolej. Czego to wymagać? Zawsze się opóźnia. Nie powróciło, to najważniejsze. No najważniejsze, że powróciła do bar. A i tu mamy naszą rudawę, nie żadnik. A czemu panie Piotrek, mi każesz coś mówić? Wyrewolwerowany rewolwerowiec. Proszę bardzo. Co, niby w tym nie było takiego ciężkiego. Może jak pan nie umie się wypowiadać, no to... Może dla pana było to ciężkie do powiedzenia, no? Pewnie nie. Ja, nie Iwona z Donate'u, byśmy nie dali z tym najmniejszego problemu. No pan Jakubowy, aż się zaśmie. Do czego to dochodzi? Ja tak właściwie zakręty pomyliłem, bo myślałem, że tam była 80, a 80 jest dopiero tutaj. Ajajku, jajku. Ech, to jest, jak się na co jedzie, jeszcze dawno się nie jechało po tej trasie. Ogólnie 6 osób podobno jest na transmisji, aż w to nie wierzę. Szczerze. Szczerze w to nie wierzę. Ale ich tu pokazuję. Kafuły to nie koncert życzeń, tylko transmisja na żywo. Jeśli chcesz się udać na koncert życzeń, to Iwona może rozrobić na życzenie. Iwona idzie przekupić mnie, nie? Jakubowy się śmieje jeszcze bardziej, ale limitu emotikonów nie przekraczał.
Wzorowy widz, normalnie coś regulaminu słucha. Jeszcze muszę dopisać do tego regulaminu, że transmisja to nie jest koncert życzeń. Co trzeba zrobić, żeby być w prawym górnym rogu? Trzeba po raz pierwszy subskrybować mój kanał. To jest dwóch ostatnich subskrybentów kanału, ale ostatnich pod tym względem tych, co nie subskrybowali szybciej. Żeby nie było, że ktoś teraz da sobie unsuba i zasubskrybuje i się tam pokaże. No bo to już by nie było. To już by nie było to. Trzeba to po prostu zrobić po raz pierwszy. To jest takie wyróżnienie nowych widzów. Jeszcze przelecić przez czwarki za mną, zgadza się. A tu jest 40. No i mamy 40. Jeżeli panie Ozines byś chciał tam być na górze, na przykład tam są ostatnie donacje, to top miesiące, to trzeba po prostu wysłać. No. Tam jest link w opisie. No tak, jeśli chodzi o takie pytania techniczne, nie? Czy dzisiaj jakoś ciepło jest, bo komputer mi się poci. Ale mnie jeszcze nie śmigło, panie Kofu. Ja jeszcze jestem. Jeszcze mnie nie wciągnął tej komputer, żeby mnie śmigać. Śmignąć to może samochód na przykład? No, trąba powietrzna, nie? Może śmignąć samochód. Albo samochód też może śmignąć po ulicy. Panu chodzi chyba o jedno śmigło, chciał sprzedać. Ja niestety nie mam na stanie żadnej śmigieł. Ech, nie szkoda, panie Piotrze. Ale co dobrze, zdaję do następnej klasy. To znaczy zdaję na koniec szkoły. Nie, no, jest dobrze. Nie narzekam. Najwięzdowie na stój jest. Na to mogę ponarzekać. Panie Piotrek, jak tam w szkole idzie? Jestem bardzo tego ciekaw. Sprzęt odjazd. Wiesz, mi się nawet jeszcze nic się dobrze nie zatrzyma. To jest czwarek? No bo ja z czwarka mam postój tam. A. Ja nawet nie wiedziałem.